Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, są co roku waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8%. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki. Nie mniej niż 250 zł otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz emeryci, którzy pobierają co najmniej najniższą gwarantowaną kwotę emerytury. Jeśli emerytura jest niższa niż ta gwarantowana kwota, to jest 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8%. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto. Waloryzacja jest przeprowadzona oczywiście z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku, decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego tego roku. Jeśli z jakiegoś powodu nasze świadczenie było zawieszone, bo na przykład osiągaliśmy przychody powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty tegoż świadczenia. Od marca wzrosną także kwoty gwarantowane świadczeń emerytalno-rentowych, czyli minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł wzrośnie w stosunku do dotychczasowej. Prawo do niej mają osoby, które mają wymagany staż ubezpieczeniowy, który dla kobiet wynosi 20 lat, a dla mężczyzn 25. Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto. Natomiast świadczenie przedemerytalne wyniesie 1600 zł i 70 groszy brutto. Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny wyniesie od 1 marca 294 zł i 39 groszy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się również do wypłaty trzynastek. W tym roku będzie to kwota 1588,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Trzynastkę świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych świadczeń długoterminowych na 31 marca tego roku. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień w kwietniowych terminach płatności. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i właśnie tej trzynastki.